Cześć, z tej strony Mariusz. Odmładzanie na surowo, program, który prowadzimy dla Ciebie razem z Agnieszką. Za momencik wejdziemy do jednego z supermarketów tutaj w Giżycku, po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają tak zwane półki ze zdrową żywnością, jak wygląda sytuacja z dostarczaniem tej tak zwanej zdrowej żywności, lepszej żywności właśnie tutaj do supermarketu i co zmieniło się przez ostatnie półtora roku, kiedy tutaj byliśmy ostatni raz. To co, zapraszam do środka. Mnóstwo zdrowej żywności tutaj oczywiście. Żartujemy. O, fajny dział, buraczki. Warzywka. Zobaczmy, czy Agnieszka faktycznie zdrowe jedzenie kupuje. Co mnie sprawdzę? Przede wszystkim sklep się zmienił. Pojawiło się dużo więcej tak zwanych artykułów bio. Bio, zdrowy styl życia. Półtora roku temu była to jedna półka, w zasadzie gdzieś tam w tym miejscu, gdzie teraz stoją lodówki. A teraz wygląda na to, że jest to cały kącik ze zdrowszą żywnością. Ciekawe, dlaczego w ogóle tak naprawdę istnieje pozostała część sklepu, skoro tutaj tylko jest zdrowa żywność, tak naprawdę co jest w pozostałej części sklepu, ale przyjrzyjmy się, jak to faktycznie wygląda. Załóżmy, są to biosoki. Jeśli taki biosok stoi na półce i nie jest wstawiony do lodówki, to ten sok ma tylko nazwę bio. I tak naprawdę nie powinien tak się nazywać, ponieważ jest to sok pasteryzowany po to, żeby mógł tutaj stać na półce i się nie zepsuć. Zobaczmy, jaka jest data przydatności tego soku do spożycia. Jaka tu jest data? O, tutaj mamy 21 kwietnia 2018. Czyli to jest sok, który w zasadzie nie nadaje się do picia, pomimo tego, że nazywa się bio. To nie jest na pewno zdrowa żywność. Kosztuje dość sporo, bo 8 zł taka butla soku. Na pewno dużo lepiej wycisnąć sobie sok z marchwi czy z pomidora samemu w domu, niż kupować taki tutaj wyciśnięty. Przejdźmy się po tych wszystkich tutaj chrupkach, tych wszystkich jagłach, żytach i tak dalej. Dlaczego to jest nazywane, zastanówmy się, dlaczego to jest nazywane zdrową żywnością. Są to jakieś tutaj napuchnięte chrupki, ziarna jakieś, które w zasadzie nie powinny być pokarmem. Leżą na półce ze zdrową żywnością. Nie powinno się to tak chyba nazywać tutaj. Ale o, ciekawa rzecz się pojawiła tutaj. Tutaj widzę czystek. Tutaj mamy młody jęczmień. Ciekawe, jak to zostało uzyskane. Cena za ten młody jęczmień 8 zł za tą paczuszkę 100 gram. Trudno mi to oceniać, czy to jest dobra cena. Natomiast fajnie, że jest, że można to kupić. Stoi dość sporo mleka tutaj. One zawsze tutaj było. Jest to mleko jakieś tam kokosowe, orzechowe i tak dalej. Powiem Ci szczerze, że te mleka nie do końca są dla nas też zdrowe. Pomimo tego, że są sprzedawane dla nas jako zdrowsze zamienniki mleka krowiego czy koziego, są to dalej mleka, które są ugotowane, są termicznie przetworzone i to mleko tak naprawdę nie do końca dla nas też dobrze wpływa. Tutaj są znowu jakieś soki, no to wiadomo, soki, jeśli one stoją tutaj na półkach, bez lodówki, bez niczego, no to są to soki zabite, na pewno nie powinniśmy ich spożywać. Kiedy przyjeżdżamy do Polski, to kupujemy sobie tutaj takie czekoladki. Są to surowe czekolady, dość drogie, można powiedzieć, bo tego jest naprawdę mało tam. Ale to są takie rzeczy, które są przygotowane na surowo i tu nawet jest napisane raw chocolate, czyli to jest czekolada, która jest surowa. Tutaj mamy mnóstwo różnego rodzaju kasz, różnego rodzaju sezamów, ryżu i tak dalej. No to powiedzmy, trudno nazwać to zdrową żywnością, ponieważ te rzeczy tutaj, załóżmy taki sezam biały, no to w zasadzie się go nie zużywa do niczego. Tutaj możemy len możemy zużywać, len złoty, słonecznik łuskany. Jest kilka rzeczy, które można by było użyć do jedzenia i nazwać je zdrową żywnością, ale dość sporo rzeczy nie jest tak naprawdę zdrową żywnością, pomimo tego, że stoi tutaj na tej półce i może nam coś sugerować. Tutaj mamy ocet jabłkowy, czyli to, co polecamy bardzo często, w zasadzie każdemu. I ten ocet jest napisany, że jest ekologiczny, a my szukamy octu, który jest niepasteryzowany. Tutaj nie ma takiej nazwy, nie napisane jest, czy to jest ocet pasteryzowany, czy niepasteryzowany, a założenie jest takie, jeśli nie jest napisane na occie, że jest niepasteryzowany, to znaczy, że jest pasteryzowany i nie powinien
i nie powinien nam być sprzedawany. Tu mamy następny ocet. Ocet Octim z białego wina. Tutaj mamy ekologiczny. Ocet ekologiczny, jabłkowy. I też nie jest napisane, czy jest pasteryzowany, czy nie pasteryzowany, czyli był pasteryzowany, tak? Widać, że z różnych jabłek. Może komuś sugerować, że to jest zdrowszy ocet. Taka buteleczka kosztuje 4 zł, czyli można już sobie liczyć więcej za taką buteleczkę, ale to tak do końca nie jest zdrowa rzecz, którą powinniśmy spożywać. Następne rzeczy. Chrupków pełno, różnego rodzaju jakichś przetworów, przerobów, sucharków. I to zostało nazwane zdrową żywnością. Wafli, chrupków, część pewnie z tych chrupków została wytworzona w jakiś surowy sposób, ale to nie są rzeczy surowe, czyli rzeczy przetworzone. Dalej na półkach nazywają się tutaj rzeczy zdrową żywnością.